Dobrze, słuchajcie. Dzisiaj ze mną na kolejnym pierwszym razie z szamanem Paweł Urban. Cześć Pawle, z Brand Pixel. Cześć, witam wszystkich. Poleciała piątka. Paweł zajmuje się marketingiem na głównie na rynek niemiecki. Pawle, to tak może na początek jeszcze w roli przedstawienia, dlaczego akurat rynek niemiecki i dlaczego marketing na rynku niemieckim i dlaczego akurat ten biznes? No cóż, kwestia zaczęła się w sumie od tego, że już jakiś czas temu, to znaczy dokładnie 2 lata temu, spakowałem swoje manatki z Niemiec i przeprowadziłem się do Polski, ponieważ wcześniej mieszkałem w Niemczech przez ponad 4 lata i miałem dużo doświadczenia z różnego rodzaju biznesami w Niemczech, ponieważ sam ten biznes w Niemczech prowadziłem. Na początku był to serwis komputerowy, następnie podczas kontaktu z wieloma firmami, którzy potrzebowali moich usług, coraz częściej otrzymywałem zapytania właśnie jakąś stronę internetową albo coś w tym stylu i zacząłem się w to zagłębiać. Tak, na początku podlecałem, później utworzyłem swój własny zespół, a później do tego zespołu już przyjechałem tutaj na miejsce do Krakowa, aby razem z nim tutaj współpracować. A więc taka mała moja historia, jak się w ogóle to zaczęło. Jeszcze gdzieś tam między drodze, a zbiro i te sprawy, wiadomo. Okej, a powiedz mi, a dlaczego w ogóle taki tytuł, że marketing na rynku niemieckim? Dobra, masz doświadczenie, wiesz, na rynku niemieckim, ale dlaczego akurat marketing i dlaczego akurat sklepy internetowe? To znaczy tak, nasz tytuł to jest przede wszystkim odkryj marketing w Niemczech, tak? Odkryj znaczy, że my nawiązujemy do naszego archetypu. Archetyp akurat tutaj jako pierwowzór od Junga wzięliśmy sobie odkrywcę, a więc słowa, które nakierowują klientów naszych oraz osoby, które mają do czynienia z naszą marką, przedstawiamy właśnie z poziomu odkrywcy, a marketing w Niemczech właśnie dlatego, że zajmujemy się tym marketingiem w Niemczech. Pomagamy polskim firmom wejść na rynek niemiecki albo tym, które już są na tym rynku niemieckim. Pomagamy w tym, aby mogły swoje usługi, swoje produkty w dobry sposób reklamować. Nie zawsze jest to dla nich proste ze względu na barierę językową, dlatego także one często zwracają się do nas. Okej, ale to jest usługa tylko i wyłącznie kierowana dla firm, które sprzedają jako polskie produkty, czyli dla Polaków, którzy sprzedają w Niemczech, czy dla Niemców również? To znaczy naszą grupą docelowo są polskie firmy, ponieważ mamy taką usługę skonstruowaną i w ogóle jesteśmy tacy, że im najbardziej odpowiadamy. Niemiec, no cóż, jeśli ma ochotę z nami współpracować, willkommen, tak? Ale jeśli chodzi o Niemców, no to oni raczej szukają producentów na swoim własnym rynku, to znaczy firm marketingowych i raczej do nas się nie zgłaszają. Mamy także kontakty z niemieckimi firmami, ale to już jest raczej na zasadzie poleceń niż bezpośrednio, że trafili naszymi kanałami marketingowymi poza właśnie poleceniami. Więc w takim razie, jak możesz pomóc właśnie polskim firmom, które na przykład chciałyby wejść na polski rynek i dlaczego akurat te firmy miałyby tobie zaufać? Co takiego dajesz? Co ci wyróżnia? Okej, przede wszystkim nie każda polska firma nadaje się do tego, aby od razu wejść na niemiecki rynek, a więc pierwszym etapem zawsze jest to, aby zweryfikować, czy to ma sens, czy ten produkt się przyjmie. Jak się przyjmie, a więc jest szansa na to, żeby go sprzedać, czy jest to opłacalne nadal, tak? A więc zweryfikować trzeba, czy tego rodzaju produkt wymaga dodatkowych certyfikacji, jaki jest sposób logistyczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Następnie formy dotarcia do klientów, czyli już głównie ta nasza broszka. Pierwsza rzecz to jest zawsze weryfikacja rynku. Następnie, gdy już ten klient wie, że chce tam wejść, tak, już jest przekonany, tak, fajnie zarabiamy euro, super, wszyscy się cieszą, no to trzeba podjąć niesamowitą decyzję o tym, czy zakładać firmę w Niemczech, czy nie. I tutaj głównie dzięki naszym partnerom jesteśmy w stanie także przez ten cały proces przeprowadzić, począwszy od założenia firmy w Niemczech, po
usługi księgowe, wirtualne biuro, to znaczy nie takie całkiem wirtualne, tylko faktyczne biuro, które jest wynajmowane, plus pomoc prawniczą i tak dalej, żeby ten biznes w Niemczech się kręcił. Natomiast my ze swojego doświadczenia pomagamy wszystkim klientom w tym, aby mogli pozyskać klientów. Zaczynamy zawsze od skonstruowania całej strategii marketingowej, w ogóle jak my chcemy się pokazywać. Jeśli jest już ta strategia na rynku polskim jakaś, to także ją bierzemy i porównujemy do tego, czy to na rynku niemieckim wypali. Natomiast kwestia jest tego typu, żeby wszystko to dobrze opisać i następnie zacząć wdrażać, tak? Wdrażanie w postaci sklepu internetowego, strony internetowej, a następnie kierowanie tego za pomocą różnego rodzaju reklam, czy to reklama Facebook Ads, Google Ads, jest masa możliwości. Okej. Poruszyłeś słowo klucz, strategie marketingowe. Jest to dość szeroka i obszerne działanie, bo tak naprawdę trzeba bardzo mocno znać rynek do klienta, którego się kieruje. Mieszkając w Niemczech pewnie doskonale znasz, jak powinno się komunikować właśnie do Niemców, w jaki sposób powinien ten komunikat trafiać. A powiedz mi, a są jakieś różnice, to znaczy albo co powinna w ogóle zawierać dobra strona internetowa i jakie są różnice w podejmowaniu na przykład decyzji zakupowych Niemców a Polaków, klienta niemieckiego a polskiego? Mhm. No poruszyłeś tutaj bardzo ważny temat, tak? Co powinna zawierać każda strona internetowa. Może zacznę mówię od na tego, rynku niemieckim, bo to bym chciał. Czego nie ma w Polsce, a powinno być w Niemczech? To znaczy tak, powiem to, co powinno być w Polsce, a jest w Niemczech. Natomiast tak, jeśli chodzi o w ogóle o strony internetowe w Niemczech i w ogóle przedstawianie się w niemieckim internecie za pomocą różnego rodzaju przekazów, tutaj obowiązuje prawo o ochronie danych konsumenta, tak? To znaczy inaczej, gdy osoba odwiedza naszą stronę i chce skorzystać z naszego formularza kontaktowego, z czegokolwiek, napisać maila do nas, cokolwiek, to ona musi być poinformowana o tym, w jaki sposób są przetwarzane jej dane osobowe, tak? A więc przede wszystkim za każdym razem musi być na każdej stronie internetowej coś takiego jak polityka prywatności, po niemiecku nazywa się to Datenschutzerklärung, i to jest po prostu wymagane. Druga rzecz to informacja o podmiocie, czyli co to jest za podmiot. Po polsku to nazywamy to metryczką, w Niemczech jest to określenie impresum i także na każdej stronie internetowej znajdować się musi. Nie ma możliwości, żeby tego nie było, ponieważ są sprytne kancelarie prawne w Niemczech, które specjalizują się w tym, żeby wyłapywać takich delikwentów i wysyłać im, no, że tak powiem, nieprzyjemne upomnienia o tym, że coś takiego powinno się znaleźć z załącznikiem w postaci faktury na 1200 albo 1500 euro, więc należy na to uważać. Natomiast w Polsce też de facto prawo wymaga tego, tylko że to nie jest egzekwowane, a w Niemczech jest egzekwowane, więc warto o tym pamiętać, tak? Już nie mówię o takich rzeczach podstawowych jak certyfikat SSL czy informacje o plikach cookies. Okay. I to zamykam się głównie jeśli chodzi o same strony internetowe, bo jeszcze jest kwestia sklepów internetowych. No i także bardzo analogicznie jak w Polsce, tak? Polityka sprzedaży, tak? Czyli regulamin sklepu. Tak samo w Polsce, jak i w Niemczech musi być. Informacja o zwrotach, w jaki sposób są dokonywane. Informacja o sposobach płatności i tak dalej, i tak dalej. A więc jest szereg wymogów prawnych, które są bardzo podobne do tego, co w Polsce w wielu elementach, w wielu miejscach są identyczne wręcz. Natomiast różnicą jest to, że w Niemczech jest to bardziej respektowane. Okej. Okay. Słuchaj, mamy bardzo dobre pytanie. To od razu ja je zadam, bo jest dość ciekawe i kontrowersyjne dla ciebie. Dlaczego dzisiejszy gość wrócił do Polski, uciekając z państwa mlekiem płynącym? Czy było spowodowane to niepowodzeniem na owym rynku? A zostałeś wywołany teraz do tablicy. O Jezu, nie wiem, a nie znam jego historii, co to w ogóle za gościu, co on robi? Nie, no pytanie jest do ciebie, Paweł, pytanie jest do ciebie. Dlaczego dzisiejszy gość wrócił do Polski? Dzisiejszy gość, dobra. Nie, dla mnie to jest sprawa bardzo prosta. Ja cały czas operuję na rynku niemieckim, więc ja zarabiałem to samo, co zarabiałem tam, tylko siedzę sobie w Krakowie. No co prawda trochę mamy smogu, chociaż teraz jest całkiem niezła pogoda, natomiast no wiadomo, no ciągnie do swojego kraju, tak, do swojej ojczyzny, więc wróciłem głównie dlatego. Natomiast
nie są to sprawy ekonomiczne, tak? Ja cały czas kontynuuję jakby swoją pracę, czy mieszkałem tam, czy tu, jest dokładnie ten sam temat dla mnie. Okej. Kilka osób od razu dopytało o to samo. Ktoś podrzucił, że okej, czujne oko. Dobra, ja wracam do pytań, które jeszcze mam dla ciebie przygotowane, więc tutaj chciałbym, żebyśmy przeszli przez elementy, które... No dobra, mówiliśmy strona sklep, okej, a powiedz mi, jaka jest różnica zakupowa między klientem w Polsce, a klientem w Niemczech? No bo te różnice podejmowania decyzji zakupowych są bardzo ważne. I teraz masz jakieś doświadczenie, jakbyś to mógł pokazać, różnicę konkretną między Polakiem a Niemcem w decyzji zakupowej? Na początku trzeba by było wyjść od tego, czym się w ogóle Polacy od Niemców różnią, tak? Jeśli chodzi o to, no to Polacy są, a raczej Niemcy są bardziej analityczni, a więc więcej rzeczy analizują. Mniej koncentrują się na emocjach. Oczywiście to nie jest tak, że o 100% bardziej, tak? Mówię tutaj, skala jest około 5% bardziej, jeśli chodzi o społeczeństwo. Natomiast to już wywołuje pewnego rodzaju konsekwencje. Bardzo ważne jest to, żeby sprzedając w Niemczech mieć pełną świadomość o tym, że niemiecki klient będzie nas porównywał z innymi firmami, natomiast nie będzie nas porównywał tylko pod kątem naszego marketingu albo jak fajnie wyglądamy, ale będzie porównywać stricte nasz produkt. A więc udostępnienie na przykład informacji o produkcie, informacji technicznych jest bardzo przydatne i może spowodować, że klient, szukając tego czegoś, co właśnie w twojej ofercie jest, u kogoś innego tego nie znajdzie, skieruje się do ciebie. Więc pełna transparentność informacji. Nawet w Niemczech bardzo często się wykorzystuje coś takiego w sklepach internetowych, że jak jest opis, to on jest podzielony po prostu na dwie kategorie. Jest zwykły opis, czyli co tam autor miał na myśli, a druga rzecz, czyli opis techniczny. Dokładnie jak to działa, co to jest, jakie ma rozmiary, jaką ma moc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak w Polsce, bo w Polsce wiele sklepów też powinno być tak tworzonych. Tak powinno być, tak? Ale w Niemczech się nie przebijemy, jeśli tego nie będziemy mieli. Przynajmniej jeśli chodzi o takie branże, gdzie decyzje są podejmowane nie na podstawie emocji, tylko bardziej kalkulacji, tak? No wiadomo, jeśli chodzi o branżę przykładowo tekstyliów, tak? Jakoś tekstylną, nie wiem, sprzedawanie ciuchów, no to tutaj może to działać różnie, tak? Ale w wielu przypadkach pełna transparentność informacji o produkcie jest bardzo kluczowa. Na czym warto jeszcze się skoncentrować? Klient niemiecki chce mieć potwierdzenie tego, że to, co kupuje, ma wysoką jakość. I żeby takie potwierdzenie mu dać, możemy wykorzystać kilka elementów. Jednym z nich, który także każdy zna, to są referencje albo pozytywne opinie, tak? Referencje od ważnych klientów, dużych klientów, opinie od naszych wszystkich klientów, jeśli to możliwe, tak? Jak najwięcej, nie muszą być jak najlepsze, nie muszą być wszystkie na 5 gwiazdek. Niech one są prawdziwe. Niech są prawdziwe i dbajmy o to, żeby nasi klienci byli zadowoleni. A następna rzecz, która w Polsce już nie jest tak popularna, to różnego rodzaju certyfikaty. Jeśli na przykład nasz produkt spełnia jakieś wymagania, na przykład ISO, albo ma jakiś TÜV, to pochwalić się tym. Dać na stronie informację, że coś takiego nasz produkt ma, dać tą informację przy naszym produkcie, żeby to było widoczne. Na pewno klient niemiecki doceni taką informację na temat produktu, ponieważ może to tym się troszkę różnimy od Niemców, że Niemcy bardziej patrzą na całokształt produktu, nie tylko na jego jakość, ale także na to, jak długo on będzie działał, tak? A więc nie tylko wydajność, nazwijmy tego, albo wygląd, ale jak długo będzie mu służył. I porównują to z ceną. I wybierają taki, który po prostu ma najlepszy stosunek jakości do ceny. A więc nie cena się liczy dla klienta niemieckiego, liczy się ten stosunek, tak? Czyli dlatego te certyfikaty, zapewnienie o tym, o gwarancji jakości działają dużo lepiej niż po prostu cena, tak? Tak, to znaczy... Ale to wiesz, zawsze... to w Polsce jest też bardzo podobnie, bo właśnie firmy polskie, które dbają o cenę, dbają o wartość produktów, dokładnie mają tą samą strategię i powinny mieć tą samą strategię. No okej, okay, no może nie wszyscy to stosują, natomiast uważam, że właśnie tak powinno to działać i tak powinno być to skonstruowane. Dokładnie tak, dokładnie tak. I
tutaj chodzi mi głównie o to, że ja się bardzo mocno z tym zgadzam, bo to jest dobre wyjście z tego wszystkiego, tak? Aby pokazywać, być transparentny w tym, co w ogóle sprzedajemy, co robimy. Ta transparentność pozwala naszym klientom albo nas wybrać, albo nie, ale przynajmniej oni wybiorą dobrze za każdym razem, albo będą bliżej dobrego wyboru, tak? No bo może się okazać, że to nie jest klient dla nas, tak? Mamy jakąś usługę, nie opiszemy jej dobrze, nie spiszemy specyfikacji jej, klient u nas kupi, później on jest niezadowolony, a my się z nim użeramy, po co? To lepiej opisać, czym to dokładnie jest. Dlatego w Niemczech na przykład także funkcjonuje coś takiego jak Angebot. W Polsce to są po prostu oferty, tylko w Polsce czasami oferta wygląda tak, że jest 1100 stron treści, jacy to my jesteśmy fajni, tak, i co my nie robimy, a na końcu jest informacja o cenie. A w Niemczech oferta jest to czyste wypisanie, co, wszystkiego rodzaju usługi zawarte w tej całej usłudze i na końcu podsumowanie, jeśli chodzi o cenę, tak. Czyli każdy nawet punkt z osobna może być wyceniony. Po to, żeby klient miał transparentność wszystkich działań. Wiesz, ja uważam, że właśnie w Polsce też powinno być tak robione, tylko właśnie firmy o to nie dbają, więc bardzo często ktoś, kto po prostu idzie i sprzedaje w internecie, dokładnie popełnia te błędy, o których mówisz. Więc jeżeli słuchają nas osoby, które sprzedają w Polsce, to co właśnie mówi Paweł, to dokładnie powinniście mieć tak skonstruowany sklep, jeżeli nie chcecie konkurować oczywiście ceną. A jeżeli wchodzicie na rynek niemiecki, to konkretnie musicie już tylko o to zadbać, bo no niestety nie uda wam się tam sprzedawać. Dobra, to mamy mniej więcej różnicę między klientem polskim i klientem w Niemczech, czyli decyzje zakupowe, czyli faktycznie w Niemczech zwracanie uwagi na jakość, zwracanie uwagi na certyfikaty, czy produkt będzie służył, czy nie, a nie w pierwszej kolejności cena, jak to czasami w Polsce bywa, ale zależy też, do kogo kierujemy produkt. A powiedz mi, na co zwrócić głównie uwagę przy komunikacji dla klienta niemieckiego? Na co powinniśmy, jak powinniśmy komunikować swój produkt i jego wartość? No powiedziałeś, że certyfikaty, ale ja pytam konkretnie o język komunikacji, jakim powinniśmy się zwracać. W Polsce mówi się często, żeby mówić językiem korzyści. I jak się okazuje, język korzyści jest bardzo dobry, pod warunkiem, że jest to język niemiecki. Bo o ile w Polsce jeszcze czasami uda się coś sprzedać po angielsku, bo jest to naprawdę bardzo fajne, no to o tyle w Niemczech jest znacznie trudniej. Niemcy bardzo lubią swój język, chyba nawet bardziej niż Polacy polski, chociaż nigdy takiego eksperymentu nie robiłem. Natomiast fakty są takie, że niemiecka telewizja, jeśli chodzi o programy, to jest dubbing. Jest dubbing wszędzie. Radio to jest dubbing, tak? To znaczy wszędzie, gdzie coś się da zdubbingować, to dubbingują. Ciekawe, że nie dubbingują piosenek. Naprawdę jestem skłonny uwierzyć, że ktoś o tym pomyślał z nich. Natomiast język niemiecki jest wszędzie, język angielski jest tylko dodatkowo. I mało kto językiem angielskim się posługuje. Trzeba pamiętać, że w Niemczech jest bardzo dużo także obcokrajowców. I część z nich faktycznie rozumie język angielski, tak? Na przykład jeśli są to Polacy, albo nie wiem, Rumuni, czy Bułgarzy, czy ktoś z Rosji, to oni czasami jeszcze znają język angielski. Ale często są to uchodźcy ze Syrii, albo inni z Afryki czy z Azji, tak? I oni angielskiego znać nie muszą, to znaczy nie znają najprawdopodobniej. I pierwszy język, jakiego się tam uczą, to jest język niemiecki, ponieważ wszędzie wymagany jest język angielski w Niemczech, język niemiecki do tego, żeby się porozumieć, żeby normalnie funkcjonować, nawet załatwić sprawę w urzędzie, tak? A więc pierwsza rzecz, mów w sumie dowolnym językiem, ale niemiecki. To język korzyści czy inny, ale było po niemiecku. Dobra, jest pytanie, więc ja od razu pytam, czytam pytanie od Patryka. Pytam i czytam. Patryk, czy rynek niemiecki też zawyża koszty wysyłki? Jak to jest w Polsce? Czy rynek niemiecki zawyża koszty wysyłki, tak? Pytanie od Patryka. Tak jest. Dzięki, Patryk, za to pytanie. Ja uważam, że nie. To znaczy, każdy może mieć swoją opinię na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o koszty, one są może minimalnie wyższe od tego, co jest w Polsce. Trzeba pamiętać także, że kierowca
czy kurier w Niemczech zarabia też więcej, więc skądś ta różnica się bierze, tak? No nie da się wszystkich parametrów wypłaty przeskoczyć tylko i wyłącznie większą wydajnością, tak? Niektórzy po prostu więcej zarabiają od tak, więc ta cena jest uzasadniona. Oczywiście każdy może wykorzystać swoje, jest mnóstwo firm w Niemczech transportowych, tak? Nie trzeba brać od razu DHL-a. Można DPD, można Hermesa, można UPS, jest tego tyle co w Polsce, więc każdy znajdzie coś dla siebie i jest także coś takiego, że jeśli ktoś prowadzi firmę, no to może zamówić pakiet, na przykład 100 przesyłek miesięcznie i wtedy ma taki flat rate, gdzie płaci po prostu za to mniej niż standardowo, gdyby zamawiał przesyłki. Okej. Jesionek Natalia od razu podrzuca, że w Niemczech na przykład eBay masz koszty wysyłki narzucone, to znaczy nie możesz ich zawyżać. Ale w Polsce też już to jest. No tak. Też już to dokładnie tak samo działa. Aga mówi, że cię nie poznała. Aga, pozdrawiamy cię bardzo. Okej. Sekundka, przeszukuję tutaj pytania jeszcze. Turcy. Model docking nie ogarnęli. Okej, model docking nie ogarnęli. Paweł gratuluje od Mateusza komentarz. Dobra, to jedziemy i wracamy do naszych pytań. Jeżeli macie pytania, zadawajcie je w komentarzu. Będziemy czytać tak, żeby Paweł mógł odpowiedzieć na żywo na wasze pytania. Jak lepiej sprzedawać w Niemczech? Jak robić tam marketing? I w ogóle, czy to działa? Czy to się opłaca? Jak na razie nie odpowiedzieliśmy na to pytanie. To pytanie padnie gdzieś na koniec, więc czekajcie, zostańcie z nami do końca. Dobra, Paweł, to w takim razie kolejne pytanie, jakie chciałem ci zadać, to z jakich branż Polacy najczęściej otwierają firmy w Niemczech? To znaczy, jakie produkty na rynku niemieckim najlepiej się sprzedają? I od razu, jak pójdziemy w tą stronę, to pytanie, czy ja muszę mieszkać przy granicy niemieckiej, czy muszę mieszkać w Niemczech, żeby sprzedawać na Niemcy, czy mogę na przykład robić to z Lublina? Możesz też mieszkać w Niemczech. No właśnie, ale jeżeli mieszkam w Lublinie albo w Rzeszowie. Możesz cały czas, ale kwestia jest logistyki, tak? Czy możesz wykorzystać centrum logistyczne w Niemczech do rozsyłki twojego towaru? Więc to jest możliwe. Szansa. Nie muszę, ale wracając do... Nie musisz. Jest wiele możliwości. Pytanie, czy się to opłaca, jak we wszystkim, tak? To jest biznes. Okej, bo mam wielu znajomych, którzy mieszkają przy granicy niemieckiej i oni nie mają problemu ze sprzedażą na Niemcy, no bo po prostu przejeżdżają granicę, tak? Kurier przyjeżdża po stronie niemieckiej po towar, więc finalnie mają koszty kuriera niemieckiego. Czyli przez centra logistyczne tak, da się. To jest fakt. Da się, tak. I w sumie nawet dużo osób sprzedaje przez Amazon z Polski, tak? Mhm. Centra logistyczne Amazonu są nawet w Polsce. W Poznaniu chyba jest, tak? Jedno z większych w Europie. W Poznaniu jest tak. Pod Poznaniem, w Tarnowie, pod Górnem. Tak. Okej, okay, no tak, dobra, to jeżeli się da sprzedawać nawet z Lublina, wykorzystując centra logistyczne, to super, a teraz pytanie to drugie, w jakie branże najczęściej idą Polacy, co się sprzedaje najlepiej, czy są w ogóle takie branże, czy widzisz jakieś tendencje, czy po prostu akurat to są przypadki? Akurat to nie jest przypadek. Myślę, że jeśli chodzi o główne tendencje, to na podium, albo raczej na pierwszym miejscu jest budowlanka. Sam ze swojego własnego doświadczenia, obsługując klientów działających na rynku niemieckim, byli to głównie klienci, którzy koncentrowali się wokół budownictwa, tak, budowlanki, albo osoby, które bezpośrednio różnego rodzaju dzieła budowlane wykonują, albo osoby, które sprzedają materiały. I jeśli chodzi o materiały, no to Polacy to w ogóle biją wszelkie rekordy sprzedawalności polskich okien, drzwi, bram, tak? Może właśnie z tej podgranicy niemieckiej, głównie bramy różnego rodzaju lub ogrodzenia, to jest po prostu szok, ile tego tam idzie. A Niemcy bardzo lubią polską jakość w tych branżach, tak? To znaczy w tej branży budowlanej. No właśnie, to od razu podrzucę pytanie, które znowu zadaje Patryk, jeden z naszych ostatnim czasie aktywnych gości na live'ie.
aktywnych użytkowników. Patryk zapytaje, czy nasi sąsiedzi chętnie sięgają po produkty polskie? Pomijam żywność. Jaka jest dostępność tych produktów na rynku niemieckim? Tutaj powiedziałeś, że bramy ok, bo cenią jakość naszych bram, ale czy są jeszcze jakieś inne produkty? Tak, zdecydowanie. Meble. Ostatnio nawet drukarnie polskie, tak? Czyli wysyłka po prostu materiałów dla firm. Okay. Albo wielkoformatowe. Nie chcę już, wiesz, teraz zgadywać, tak? Strzelać, ale... Ale tak, ogólnie... nie ma problemu. Nie jest tak, że jak polskie, to już mówię, okej, dobra, nie kupuję, bo polskie, tylko faktycznie mówię, okej, polskie, to dobra, jakoś to kupuję, tak? To znaczy, to jest tak, nadal uważają, że niemieckie jest najlepsze. Ale czasami dochodzą do wniosku, że niemieckie nie zawsze jest najbardziej korzystne, tak? Czyli te günstig ich. Nie bilisz to jest tanie, a günstig to jest takie opłacalne, nie? I czasami się okazuje, a często się okazuje, że nawet lepszej jakości są polskie produkty. I tu głównie mówimy o tych produktach budowlanych. Nie wiem może dlaczego, prawdopodobnie dlatego, że one są po prostu dosyć drogie, tak? W porównaniu z czymś innym, z jakimś, nie wiem, słodyczami czy chemią, którą butelka kosztuje, nie wiem, tam jakiegoś płynu do naczyń z 2 euro, a brama kosztuje 800 euro, tak? Więc to zainteresowanie, żeby znaleźć tańszy produkt jest. I ogólnie przez to, że tak dużo Polaków jest w Niemczech, no bo jest nas tam prawie 2 miliony, no różne statystyki różnie podają, tak? Jest oficjalne, że 800 tysięcy, są nieoficjalne, że około 2 milionów. Ogólnie ja strzelam, że ponad ten milion nas jest w Niemczech. A więc łatwo sobie wyobrazić, że ci Polacy, którzy mieszkają w Niemczech, się nauczyli tego języka niemieckiego, dodatkowo mają polskie kontakty, bo gdzieś tam wujek Zenek z Podkarpacia robił kiedyś coś i ten wujek Zenek chce coś sprzedawać i on to sprzedaje w Polsce i ma to fajne, no to ten wujek Zenek się kontaktuje z naszym znajomym z Niemiec i on nagle zaczyna jakiś biznes kroić. No i często właśnie to jest budowlanka. No może dlatego właśnie, że jest to jakoś bardziej prowizyjny bardziej większe prowizje są z tego tytułu niż przy innych branżach, tak? Więc budowlanka. Druga rzecz, dużo Polaków w Niemczech ma firmy. Firmy, które specjalizują się w budownictwie. Są to głównie remonty, tak? Nie jako główni wykonawcy, ale podwykonawcy albo robią prywatnie. I oni ze względu na to, że lepiej pracują niż Niemcy, bo po prostu pracują szybciej, wydajniej, to jeszcze znają się na swojej robocie. Okazuje się, że jest w Niemczech takie, tak się robi, że po prostu jak coś się zepsuje, to się dzwoni po Polaka, tak samo jak jesteś głodny, to dzwonisz po Turka. No, to obyczaj. Okej. Są kolejne pytania. Podrzucone w tak zwanym międzyczasie informacja, że przecież nie najpopularniejsze bramy to niemieckie. No okej, to ja tego nie wiem. Ale Jolanta pyta jeszcze, czy trzeba mieć zarejestrowaną firmę w Niemczech i jaką formę prywatności wybrać? Formę prawną wybrać, przepraszam, formę prawną prowadzenia firmy. Nie trzeba mieć, ale czasami warto. Nie trzeba mieć, bo mieszkamy w kraju, który należy do Unii Europejskiej i mamy swobodny przepływ materiałów i usług, tak? Okay. Natomiast... A dlaczego warto? Warto z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że Niemcy po prostu bardziej ufają niemieckim podmiotom. Okej, okay, ale to jak to się ma do tego, skoro ufają niemieckim podmiotom, bo ja też o tym słyszałem, moi znajomi w większości, którzy sprzedają na Niemcy, mają firmy zarejestrowane w Niemczech. Ale jak się to ma właśnie do tego, że powiedzmy sprzedajesz bramy polskie i tak dalej, ale sprzedajesz to jako firma niemiecka, oni wtedy lepiej ufają, tak? Mimo wszystko, że sprzedajesz produkty tak, polskie. Tak, po prostu tak. Widzą, że podmiot jest niemiecki, tak, że niemiecka firma... Tak, mimo wszystko. To znaczy inaczej. Nie masz obowiązku, żeby wszędzie pisać, że to jest wyprodukowane w Polsce, tak? Możesz napisać, że po prostu to jest produkt taki i taki, ma taką specyfikację. Możesz napisać, że to pochodzi z Polski, tak? Ale jeśli jest to taki sam produkt, jak ktoś inny ma, dokładnie ten sam, i nawet może z tej samej fabryki, tylko ty jesteś polskim sprzedawcą, no to już nie musisz napisać, że to jest produkowane w Bangladeszu. To znaczy napisać musisz, ale nie musisz się tym wszędzie chwalić. To jest dokładnie ten sam produkt. Więc to jest kwestia numer jeden. Niemcy po prostu bardziej ufają niemieckim sprzedawcom ze względu na to, że wtedy ich chroni ich niemieckie prawo. Mhm.
A w Niemczech prawo, jeśli chodzi o zwroty, jest nieco bardziej restrykcyjne niż w Polsce, tak? I znacznie bardziej przestrzegane. Tak, to dokładnie. Także to statystyka tego, że po prostu w Niemczech znacznie więcej jest tych zwrotów niż w Polsce. Czyli nie trzeba, ale lepiej mieć, bo wtedy klient lepiej ufa takiej firmie, która jest zarejestrowana na w Niemczech, tak? GmbH czy inne. Tak, tak, zdecydowanie tak. Jeszcze trzeba pamiętać, gdy ktoś współpracuje z klientami B2B. Wtedy to zaufanie jeszcze może być dodatkowo podbudowane w momencie, kiedy mamy firmę zarejestrowaną w Niemczech. Wiecie, co ponieważ to... przy dużych kontraktach, dużych kontraktach, jednak te niemieckie firmy z jakiegoś dziwnego powodu także wolą współpracować z rodzimymi firmami. No to ja ze swojego doświadczenia wiem, że jeżeli robisz oddział firmy gdzieś za granicą, to należy robić tam właśnie, rejestrować spółkę, bo zawsze dużo lepiej się współpracuje w B2B, szczególnie mocno w branży B2B, lepiej się współpracuje z firmą rodzimą, tak? Nawet jeżeli to jest oddział polski, ale jest to firma zarejestrowana rodzima, zupełnie inaczej z tobą rozmawiałem. Do momentu, kiedy masz tylko, powiedzmy, jakiś oddział, ale przedstawicielstwo nie jest zarejestrowane, to nie chcą nawet z tobą wstępnie rozmawiać, a jak spółka już się pojawi zarejestrowana w danym kraju, dużo łatwiej i dużo lepiej, i to nie jest tylko moje zdanie, wielu również innych przedsiębiorców, którzy zakładali oddziały za granicą. Także tutaj potwierdzam, popieram i w B2B szczególnie, ale myślę, że podobne podejście jest też w B2C, więc myślę, że tak. Okej. Ogólnie usługi są tutaj drogie, pisze do nas Natalia, że usługi są drogie, a polscy mechanicy są na przykład tańsi. No właśnie, bo tutaj mówimy o usługach, bo wiesz, skupiliśmy się na początku na sklepie, ale czy w usługach też jesteś w stanie pomóc firmom polskim, które promują się na rynku niemieckim? Pytanie brzmi, jaki mają zasięg, to znaczy, okej, każdemu można pomóc, ale tutaj jeśli mówimy o firmach usługowych, nie są to bardzo mocno prowizyjne branże, na przykład powiedzmy serwis samochodowy, no to raczej serwisu samochodowego z Warszawy nikt nie będzie chciał promować w Niemczech. Ze względu po prostu na odległość. No nie opłaca się nikomu jechać swoim jednorocznym Mercedesem z Niemiec do Polski, żeby go w Polsce naprawić dwa razy taniej. Nie, ale ja myślę o warsztatach, które prowadzą Polacy na terenie Niemiec. O to pytam. O usługi Polaków prowadzonych w Niemczech. Tak, i właśnie tutaj zawsze jest to pytanie, gdzie twój warsztat jest, albo czym się zajmujesz konkretnie. Jeśli ktoś na przykład ma warsztat samochodowy w Niemczech, to jak najbardziej. To jest dokładnie taka sama usługa, jaką by zamówił w niemieckiej firmie marketingowej, tak? Tylko że korzyścią jest to, że ze mną dogada się po polsku, plus to tak, że jesteśmy nieco tańsi, tak? Nie są to bardzo mocno konkurencyjne stawki, że za darmo, tak? Ale to także nie jest za miliony monet, a więc jesteśmy w stanie zaproponować taką formę usług, takie rozwiązania, żeby to się opłacało, żeby zyski z współpracy z nami były większe niż koszty. A Jola pyta w takim razie, czy wy macie niemiecką filię? Jak to się ma do tego zaufania, o którym mówisz? My nie mamy niemieckiej filii, bo nie musimy. Nie musimy z tego powodu, że nasi klienci to są Polacy i dla nich to de facto nie jest aż tak bardzo istotne, czy ta firma jest zarejestrowana w Niemczech, czy w Polsce. Tym bardziej, że mamy tak przystosowaną całą naszą infrastrukturę, jeśli chodzi o księgowość i tak dalej, że wystawiamy faktury w języku niemieckim, jest wszystko rozliczane w euro, że jeśli ktoś po prostu taką fakturę tam zaniesie do urzędu skarbowego czy do księgowego, nie ma żadnego problemu z rozliczeniem, więc my nie mamy filii w Niemczech, nam to nie jest potrzebne. Gdybyśmy chcieli współpracować z niemieckimi firmami typowo prowadzonych przez Niemców, na pewno byśmy ją założyli albo bardzo mocno byśmy rozważali to. Słuchajcie, ja w takim razie chciałem podrzucić informację, że rozmawiamy już ponad pół godziny, dużo ponad pół godziny, więc czekamy na ostatnie pytania, a zanim przeczytam pytania Patryka, to chciałem tylko jeszcze zdradzić jedną tajemnicę, że jakiś czas temu robiliśmy konferencję marketingową online live, jedną z większych konferencji online live na żywo i właśnie Patryk, który zadaje tak częste pytania, to też nie jest przypadek, Patryk jest częstym naszym gościem, często zadaje ciekawe, mądre pytania, to nie są komentarze, tylko żeby były komentarze, tylko faktycznie te, wiesz, zmusza mojego gościa często do myślenia, albo te pytania są niewygodne, trudne i tak dalej. I właśnie takich gości również wyłapujemy na live'ie i takich z naszych specjalnych
gości, którzy przychodzą do nas i obserwują, zadają ciekawe pytania, którzy są często na live, też w jakiś sposób chcemy nagradzać. No i właśnie między innymi Patryk i jeszcze kilku widziałem dzisiaj obecnych tutaj na live naszych uczestników, otrzymali od nas właśnie wejściówki na taką konferencję. Więc słuchajcie, warto zadawać tutaj pytania, bo później dostajecie od nas coś w prezencie. Nie za darmo, nie za darmo, za zaangażowanie, za to, że jesteście z nami, że pomagacie mi ten program prowadzić, bo pewnie ja tych wszystkich pytań bym nie wymyślił, bym nie zadał, a tak widzę, że Paweł czasami musi się podrapać po głowie, zanim odpowie. To znaczy, że dobre pytania mu tam Patryk ciśniesz. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo i serdecznie cię pozdrawiam, a już wracam do twojego pytania. Patryk, zauważyłem trend na aukcjach Allegro, że wielu sprzedawców nie posiada lub ma podany nieaktualny telefon do kontaktu poza mailem. Czy na niemieckim rynku jest ten sam problem, czy jest to weryfikowane? Nie wiem, nie sprzedawałem w Niemczech na Allegro. Ale nie ogólnie, czy nawet na eBayu, tak? Nie, Amazona. Jeśli chodzi o eBaya, to on jest nieco bardziej liberalny i tam pozwala na więcej, natomiast tak, że oni bardzo dbają o to, żeby był cały czas kontakt ze sprzedawcą, aby dbają o klienta, tak, tego końcowego. A jeśli chodzi o Amazona, to powiem tak, jak jeden z moich klientów, to jest hardcore. Tam wystarczy, że jeden z klientów nie dostanie takiego maila, jak powinien, albo czegoś tam nie ma i potrafią cię zbanować, więc bardzo trzeba uważać z Amazonem, jeśli jesteś sprzedawcą i na pewno oni się zweryfikują i na pewno jeśli zrobisz jakiś błąd, to oni się o tym dowiedzą, a jeśli będziesz nagminnie coś powtarzał, to znaczy nagminnie znaczy dwa razy, tak? No to już mogą cię zbanować i wtedy trzeba się tłumaczyć, więc raczej to nie przejdzie. Dobra, pytanie jest Natalii, od Natalii do ciebie, ale co wy robicie takiego, nie rozumiem. Ogólnie pomagamy polskim firmom zaistnieć na rynku niemieckim, a więc zaczynamy od tego, co to jest za firma, pomagamy znaleźć odpowiednie kanały dotarcia do klientów, a następnie je wdrażamy. Czyli przykładowo firma zajmuje się sprzątaniem, tak? Sprzątaniem powierzchni biurowych. Jest osadzona w Niemczech, w Berlinie. Z takim klientem rozmawiamy, kto jest jego klientem najczęściej, kto się do niego zgłasza i po co, jakiego rodzaju dokładnie firmę obsługuje pod kątem sprzątania. Następnie ustalamy, jak do tego klienta dotrzeć, gdzie on jest, co on robi i budujemy formę przekazu i kanały. Kanałem przekazu może być na przykład strona internetowa i taką stronę po niemiecku jesteśmy w stanie stworzyć, tak? Następnie na tą stronę chcemy sprowadzić ruch. Może być to kilka różnych źródeł, ale załóżmy, że chcemy wykorzystać Google Ads i marketing za pomocą Google Maps, tak? Ponieważ ktoś szuka w swoim regionie. A więc my taką strategię wdrażamy następnie i sprawiamy, że ten klient na tej stronie internetowej ląduje, a ta strona internetowa jest tak skonstruowana, żeby maksymalnie zachęcić tego klienta do podjęcia kontaktu z państwem. Dzięki temu tak naprawdę to, co robimy, to sprowadzamy klientów, dajemy klientów, tak? Tym by można było najprościej podsumować. A specjalizujemy się właśnie z niemieckimi klientami. Dobra, dwa szybkie pytania ode mnie. Pierwsze, czym wyróżniacie się od firmy, które robią marketing w Niemczech po niemiecku i dlaczego miałbym z wami współpracować? I czy marketing lub wyszukiwanie klienta, wyszukiwanie przez Niemca produktu różni się od wyszukiwania polskiego, czy te całe wszystkie działania się różnią od marketingu na rynku polskim? Okej, pierwsze. Bo mówimy po polsku, a więc łatwiej się z nami dogadać, jeśli jesteś Polakiem. Jeśli jesteś, no to łatwiej ci z Niemcem, ale jeśli jesteś Polakiem, łatwiej z nami. Drugie, jesteśmy tańsi. Trzecie, w porównaniu do wielu polskich firm, które mówią, że robią coś na rynku niemieckim, my robimy to naprawdę. My się specjalizujemy w rynku niemieckim, robimy tylko na rynek niemiecki. Więc nasz cały zespół jest zaangażowany w to, żeby jak najlepiej działać na tym rynku, tak? Znamy język niemiecki, mamy osoby, które profesjonalnie nam różne rzeczy tłumaczą, jeśli jest taka potrzeba, a ja osobiście mieszkałem przez 4 lata w Niemczech i doskonale, no, na tyle, ile pozwolił mi ten czas, poznałem Niemców osobiście. Okej. Drugie pytanie, jak brzmiało, przypomnisz proszę?
Drugie pytanie dotyczyło tego, czy wyszukiwanie przez klienta niemieckiego różni się produktu, różni się poprzez wyszukiwanie klienta w Polsce, czyli czy na przykład więcej w internecie, więcej pytają, więcej rekomendacji, jak to działa? Okej. Okay. Ogólnie w Niemczech, tak samo jak i w Polsce, te same dane analityczne są, działają, tak? To znaczy w ten sam sposób i polscy, i niemieccy klienci funkcjonują w internecie. W Niemczech jest to troszkę więcej, bo statystycznie ponad 80% Niemców aktywnie korzysta z internetu. W Polsce jest to kilka procent mniej i także więcej osób chętnie korzysta, tych, co korzystają z internetu, kupuje przez internet. Czyli teraz już w Niemczech jest więcej osób korzystających z internetu, tak? Tak, czyli jeszcze, tak. Czyli jeszcze lepiej stawiać na marketing internetowy w Niemczech niż w Polsce. Teoretycznie tak. Nie zawsze tak jest, ale teoretycznie tak. Trzeba to zawsze sprawdzić. Nie zawsze, bo... W Niemczech, w porównaniu do tego, co w Polsce, cały czas całkiem nieźle mają się media tradycyjne. To znaczy głównie mam tu na myśli pracę. Okej, okay, bo bardzo społeczeństwo, dużo... bo jednak chyba jest trochę społeczeństwo starsze w Niemczech. I dlatego... Tak, no ale jednak ze statystyk wynika, że nadal więcej osób, to znaczy procentowo, więcej osób tam korzysta z internetu, a ci starsi także korzystają z internetu. No to jest tak troszkę pomieszane, tak? Niby starsze społeczeństwo, a jednak więcej osób korzysta statystycznie z internetu. Ale wy rozumiem, promujecie filmy w internecie głównie. Głównie w internecie, tak. Okej. Okay. Dobra, bo wiesz co, bo są takie pytania, które też tego dotyczą, to ja tylko przerzucę. Natalia pisze, że żyjemy w XXI wieku, mój 10-letni syn umie stworzyć stronę. No właśnie, ja znam informatyków, którzy mają kilkuletnie doświadczenie w internecie i nie potrafią stworzyć dobrej strony, bo stworzenie strony, a strony sprzedażowej, która będzie odpowiednio zoptymalizowana, napisana językiem, zaprojektowana przez marketera pod odpowiedni, pod odpowiedniego klienta, tak? Bo tutaj jest dalej drugie pytanie, tylko czy tylko kto dziś czyta gazety? No właśnie, osoby starsze czytają gazety, czyli my musimy najpierw stworzyć personę, do kogo chcemy kierować swój komunikat i na podstawie tej persony kierujemy komunikat do konkretnych osób, bo my mówimy tutaj o produktach, które chcemy sprzedawać na też dobrej marży, bo jeżeli chcemy rzucać do wszystkich, to po prostu rzucamy w internet z makaronem o ścianę rzucanie, tak? Przyklei się, to się przyklei, nie przyklei się, to nie przyklei. Więc to tak tłumacząc od razu szybko te kilka pytań, które tutaj, komentarzy po prostu, które padły tutaj. Okej, okay, ja zjadę jeszcze niżej, bo tam były jakieś pytania, wrócę do tego pytania. Jest tu dużo ludzi, którzy czyta gazety lokalne. Tak, faktycznie lokalne, pewnie gazety się często, w Polsce też to się sprawdza, te gazety lokalne jednak działają. Natomiast tak jak mówię, zależy do kogo kierujemy jaki produkt, bo jeżeli to jest faktycznie... Trzeba pamiętać, że w Niemczech jest bardzo rozbudowana, także dużo jest gazet branżowych, tak, różnego rodzaju czasopism. I także tam one często są po prostu subskrybowane. Czyli ktoś pracuje w branży, załóżmy, medycznej i subskrybuje czasopismo medyczne. To jest tam bardzo popularne. No, ale w Polsce jest dokładnie tak samo, że ktoś, kto pracuje na pewnych stanowiskach, również czasopisma danych branż również są przez te osoby zamawiane, kupowane. Wrócę do tego większego pytania jeszcze chwilkę. Tomek pyta, pytanie, odbiegając od tematu na koniec, za parę dni mają być otwarte galerie handlowe, według zasady pierwsza osoba, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Dla przykładu weźmy galerię Poznania, która ma 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, gdzie według ustaleń rządu może być jednocześnie ponad 6,5 tysiąca osób potencjalnie sobie obcych, a wesele na 50 czy 150 osób są zabronione, gdzie wszyscy prawie się znają. Pytanie, co jest bardziej niebezpieczne według was? No, myślę, że nie jesteśmy, ani nie wiem jak Paweł, ja na pewno nie jestem w stanie oceniać tego pytania, nie jestem ani z sanepidu, a marketing... Jeśli na weselu zostanie zachowana 15-metrowa
Przestrzeń dla każdej osoby to jest ok. Ja, jeżeli coś miałbym ci polecić, to proponowałbym, żeby na weselu nie było wódki, tylko Bimber powyżej 50% paru, który zabija wszelkie wirusy i wtedy wszyscy koniecznie muszą dezynfekować co, nie wiem, pół godziny, dezynfekcja wewnętrzna, zewnętrzna i to wtedy może pomóc. Żartując oczywiście na koniec. I do sanepidu. I do sanepidu. Dobra, Jola pyta jeszcze. Jak rozumiem, zajmujecie się Google Ads. Możecie podpowiedzieć, czy występują różnice w atrybucji w porównaniu do polskich odbiorców? Jaki model atrybucji polecacie? Wiesz, no są takie same dokładnie, tak? Model atrybucji mam rozumiem przez co są naliczane koszty, tak? Atrybucji kosztów. No bo tak, że można ustawić atrybucję pod kątem, co jest jakie atrybuty dodatkowe są wyświetlane podczas reklamy, tak? Wyświetlenia reklamy. Ale jeśli chodzi o atrybucje na liczenie kosztów, są takie same. Dokładnie to jest ta sama platforma. Można nawet z polskiego konta Google Ads skorzystać i w związku z tym po prostu w złotówkach im płacić nawet za wyświetlanie w Niemczech. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że koszty są minimalnie większe. To znaczy w zależności także od branży, tak? Ale ogólnie koszty kliknięć, standardowy CPC jest troszkę wyższy. I trzeba z tym liczyć. Okej, okay. Piotr tutaj, też nasz wierny użytkownik live'ów, podrzucił od razu informację, bo rozmawialiśmy wcześniej, jak stworzyć odpowiednią stronę sprzedażową. Jeżeli ktoś chce się zapoznać, to Piotr nawet wrzucił treść z naszego bloga, link do naszego bloga, także jeżeli ktoś chce poczytać o tym, jak powinna być odpowiednio zaprojektowana strona sprzedażowa od strony marketingowej, to zapraszam na naszego bloga. Dzięki ci, Piotrze, za porzucenie tego linku. Nie byliśmy umówieni, Piotr po prostu zrobił to gdzieś po koleżeńsku. Pewnie sam czyta w takim razie. Dobra, dalej mamy jakieś pytanka na koniec. Przecież to nie jest odpowiedź na pytanie. Jola, nie rozumiem, na jakie pytanie to nie jest odpowiedź, bo tutaj tych pytań ostatnio trochę padło, więc... Czy Jola mogę rozwinąć więcej, o co jej chodzi? Mhm. I dokładnie doprecyzować pytanie. To poprosimy o doprecyzowanie pytania, Jola, jeżeli jeszcze zdążysz, to w takim razie jeszcze skończymy. Piotr pisze, że jeżeli dezynfekcja, to tylko trunki wysokowyskokowe z Podlasia. Dobra, słuchajcie, ja bardzo dziękuję. Jola, to ja mam prośbę, zadaj pytanie w komentarzu, więc jeżeli model atrybucji to nie sposób ustalania stawek. To jest komentarz Joli, do ciebie, Pawle. Okej, okay. No to o jaki model jej chodziło? Po prostu, żebyś dopisała, to ja bardzo chętnie się do tego odniosę. Ja mam prośbę, zadaj Jola konkretne pytanie w komentarzu albo po prostu przejdźcie z Pawłem na priv i na to pytanie Paweł już odpowie osobiście gdzieś w privie, bo naprawdę przekroczyliśmy dzisiaj porządnie czas. Paweł, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję gościom, którzy uczestniczyli, szczególnie dziękuję tym, którzy komentowali, zadawali pytania. Było was dzisiaj trochę fajnie, że te pytania powstały. Tak jak mówię, Paweł musiał się czasami podrapać po głowie, żeby dobrze wam odpowiedzieć, żeby was gdzieś tam nie skłamać lub gdzieś nie skierować na złe tory. Ja was zapraszam serdecznie w przyszłym tygodniu. Zaproście również też swoich znajomych. Zresztą jak co tydzień zapraszajcie znajomych, ale w przyszłym tygodniu będzie szaman z szamanem, bo jest pierwsza środa miesiąca, więc tak robimy już, że pierwszą środę miesiąca jestem sam dla was i odpowiadam na wasze pytania. I w przyszłym tygodniu może nie będzie odpowiadania na pytania, bo zrobimy taki webinar sobie wspólnie, jak poprowadzić live'a. Ja w ostatnim czasie, szczególnie w koronawirusie, przynajmniej kilkunastu osobom tłumaczyłem albo ustawiałem przez telefon, jak oni mają skonfigurować sobie EBS-a, jak to zrobić, jak poprowadzić takiego live'a, jak zrobić takie studio, jak ja robię, że sobie co chwilę tutaj gdzieś coś przerzucam, że te widoczki co chwilę wyglądają inaczej, więc stwierdziłem, że dobra, dosyć, już nie będę nikomu pokazywał, nie mam na to czasu, więc zrobię taki webinar i jeżeli ktoś chce uczestniczyć na żywo i zadawać pytania podczas tego webinaru, to wbijajcie za tydzień w środę o 21:00, i będzie właśnie live o tym, jak robić live'a, jak ja to robię z OBS-a, krok po kroku, od przygotowania grafiki, po streamowanie, po promocję, po reklamę, tak żebyśmy mogli to sobie wszystko wstępnie razem przygotować. Także zapraszam was serdecznie, zaproście znajomych, komu będzie potrzebna taka informacja o zrobieniu live'a. Dobra, to tyle o reklamie. Paweł, jeszcze raz ci dziękuję, powiedz mi dla uczestników, jak cię można znaleźć i jeżeli ktoś by chciał nawiązać z tobą kontakt, żeby ewentualnie współpracować z tobą, gdzie cię szukać? Jesteś oznaczony na live'ie, ale poza tym? Poza tym zapraszam na stronę brandpixel.de.
Tam pełna nasza oferta oraz informacje, czym się zajmujemy oraz nasze realizacje poprzednie. Na Facebooku prywatnie można do mnie pisać albo można pisać oczywiście na nasz fanpage firmowy. Jesteśmy także dostępni na LinkedInie i Instagramie, więc wszelkie możliwe formy kontaktu, jak ktoś poprosi, to otrzyma także do mnie bezpośrednio numer telefonu. On także znajduje się na stronie internetowej na fanpage'u. Okej. Dobra, to ja w takim razie, Paweł, dziękuję Ci za dzisiaj, dziękuję również gościom i użytkownikom. Zapraszam Was kolejną środę 21.00 i w co środę takie live'y na temat marketingu, sprzedaży. I co, dzięki Wam. Dobrej, stosunkowo udanej nocy, bo już późno. Dziękuję także bardzo. Trzymajcie się. Dzięki, Paweł, że wpadłeś i podzieliłeś się z nami wiedzą.